I ostatnie wirowanie. I tak kręci przez 1,5 minuty. Maszyna sama kręci teraz. Miód akacjowy wykręcony. To jest urobek z 4 uli. Ahoj przygodo. Dzisiaj pewne zadanie do wykonania i ustawiłem takie urządzenie, które nazywam mostek, i będę przesypywał wszystkie pszczoły. Pod wylotek włożyłem kratę odgrodową. Tutaj będę sypał pszczoły. Podczas kręcenia miodu ostatnio matka uciekła z izolatora i teraz nie mam pewności, czy ona jest, czy jej w ogóle w ulu nie ma. I żeby taką pewność uzyskać, przesypię wszystkie pszczoły. Ula, takie małe zadanie, zabawa. Przy 5 ulach można sobie na to pozwolić. Jak będę wiedział, czy jest, czy nie ma, będę mógł podjąć odpowiednie kroki. Zdejmuję nadstawkę. Przypuszczam, że w nadstawce to matki nie będzie. Czyli na razie tego nie przesypuję przez sito. I tak to wygląda. Tak to wygląda u mnie oczywiście. Każdy może zrobić po swojemu. W izolatorze rameczki z beleczkami. Tu pszczoły przechodzą. To jest 2 dni po wykręceniu. Także pszczoły się ogarniają. Nadstawka na deskę z boku. Pusta nadstawka, nie jest ciężka. Trochę dymu. Będzie zamieszanie. Dym to za dyma. Tak, trochę dymu, będzie za dym. Już przyniosły, duża twarz. Szybko działają. I tak to wygląda. Bardzo dobre to urządzenie jest do podawania roju do ula. Maszerują jak wojsko, wszystko widać. Matki nie ma. Godzinę po akcji, wszystko już w porządku. Jeszcze jedno dopowiem. Jak tak roje puszczam na mostek, to kiedy jest pierwszy rój z ula, to rzecz jasna w roju jest jedna matka, ale kiedy wylatuje z ula drugi rój, bądź trzeci, jak jest kiepski pszczelarz, to w roju może być kilka matek i ta metoda jest wtedy bardzo pomocna. Do następnego razu.